Odwaga jest emocją, która umożliwia nam podejmowanie decyzji i działań mimo obecności strachu czy niepewności. Według Davida E. Hawkinsa, autora publikacji The Power Versus. Force, odwaga jest pierwszą mocną emocją, która pojawia się, kiedy zaczynamy rezygnować z kierowania się niższymi uczuciami, takimi jak strach, wstyd czy poczucie winy, a zamiast tego zaczynamy działania oparte na naszych wartościach i przekonaniach. Odwaga dostarcza nam energii do pokonywania przeszkód i osiągania celów, które są dla nas istotne. Jak rozpoznać odwagę? Widać ją w różnych sytuacjach, ale zawsze wiąże się z przezwyciężeniem lęku lub niepewności. Możemy odczuwać odwagę, gdy bronimy naszych przekonań, podejmujemy ryzyko w celu osiągnięcia ważnych dla nas celów, czy też mówimy nie sytuacjom, które naruszają nasze granice. Odwaga może być także widoczna w codziennym życiu, na przykład podczas wyrażania swojego zdania, konfrontacji z osobą, która nas skrzywdziła, czy podjęcia nowych wyzwań. Przykłady sytuacji, w których odczuwamy odwagę, są różnorodne. Może to być moment, gdy decydujemy się na zmianę pracy, mimo obaw o stabilność finansową. Może to być również sytuacja, w której stajemy w obronie kogoś, kto jest niesprawiedliwie traktowany, mimo strachu przed konsekwencjami. Odwaga może objawiać się także w codziennym życiu, na przykład gdy decydujemy się na rozmowę z kimś, kto nas zranił, aby wyjaśnić nieporozumienia i naprawić relacje. Postępowanie osoby kierującej się odwagą może różnić się, ale zawsze wiąże się z działaniem mimo strachu. Odważny człowiek nie unika trudnych sytuacji, ale stawia im czoła, podejmując decyzje oparte na swoich wartościach i przekonaniach. Odważny człowiek jest również asertywny, potrafi wyrazić swoje zdanie i postawić granice. Ponadto, odważny człowiek jest skłonny do podejmowania ryzyka, jeśli jest to konieczne do osiągnięcia ważnych dla niego celów. Jak rozpoznać osobę kierującą się tą emocją? Po pierwsze, osoba odważna nie boi się mówić prawdy. Zdania takie jak "to jest niewłaściwe" czy "musimy to zmienić" są dla niej naturalne. Nie boi się ona wyrażać swojego zdania, nawet jeśli jest to niepopularne lub może spotkać się z krytyką. Odwaga pozwala jej stać w obronie swoich przekonań i walczyć o to, co uważa za słuszne. Po drugie, osoba kierująca się odwagą nie unika trudnych rozmów. Zdania takie jak "musimy porozmawiać o tym problemie" czy "to może być trudne, ale musimy to zrobić" są dla niej codziennością. Taka osoba wie, że unikanie problemów nie prowadzi do niczego dobrego i że czasami trzeba zmierzyć się z trudnymi emocjami, aby osiągnąć cel. Po trzecie, osoba odważna nie boi się podejmować ryzyka. Zdania takie jak "spróbujmy czegoś nowego" czy "może to nie wyjść, ale warto spróbować" są dla niej motywacją do działania. Taka osoba wie, że bez ryzyka nie ma postępu i że czasami trzeba zaryzykować, aby osiągnąć sukces. Po czwarte, osoba kierująca się odwagą nie boi się przyznać do błędu. Zdania takie jak "popełniłem błąd" czy "przepraszam, że zawiodłem" są dla niej wyrazem uczciwości i odpowiedzialności. Taka osoba wie, że każdy popełnia błędy i że ważne jest, aby z nich się uczyć i iść do przodu. Wreszcie, osoba odważna nie boi się marzyć i dążyć do realizacji swoich celów. Zdania takie jak "mam wielkie plany" czy "chcę osiągnąć coś wyjątkowego" są dla niej inspiracją do działania. Taka osoba wie, że marzenia są ważne i że trzeba walczyć o to, aby je spełnić. Postępowanie osoby kierującej się odwagą może różnić się, ale zawsze wiąże się z działaniem mimo strachu. Odważny człowiek nie unika trudnych sytuacji, ale stawia im czoła, podejmując decyzje oparte na swoich wartościach i przekonaniach. Odważny człowiek jest również asertywny, potrafi wyrazić swoje zdanie i postawić granice. Ponadto, odważny człowiek jest skłonny do podejmowania ryzyka, jeśli jest to konieczne do osiągnięcia ważnych dla niego celów.